Witam bardzo serdecznie, jestem oczywiście Crocs i lecimy z bitwą za 900 dolarów. Tyle oczywiście, no sam musi za tą bitwę zapłacić, no jest to dość sporo. No to wychodzi za dwie osoby, no z 8000 zł tak trochę, więc albo chyba nie całe nawet, ale no jak chcesz generalnie więc takich bitew, no to zostaw łapkę w górę, tak? 12 skrzynek tutaj, zostaw łapę też oczywiście. Będzie mi bardzo miło, sub z dzwoneczkiem, tak, no i oczywiście co, komentarzyki, użyj kodu CROXI, tak, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz promokod i wpisujesz tutaj oczywiście kodzik CROXI przez WEX. No tutaj coś się dźwięk odbugował, mamy MK Guardian, a zobacz, czemu to w ogóle, jedna jest taka, bo są nowe ikonki w ogóle tych broni, widzisz, i to się różni, stary, ej, ale to faktycznie ładnie teraz wygląda ta ikonka print streama, więc zmiana tutaj na plus, no generalnie 438 dolarów, 4 do 200, 92. No to już będzie no niemalże nierealne to wygrać, więc trzeba się pogodzić z tym, że na dalszy opening zostanie nam 120 dolarów. CO JEST TY?! WOHOHO! WOHOHO! 500 dolarów masterpiece! Ja nie mogę, ale tutaj sypnęło na koniec! 1500 dolarów, stary! Ja nie mo... Nie no, ej! No ja jestem w szoku. Która to skrzynia była? Ej, muszę zobaczyć, stary. Jeszcze raz muszę tą bitwę zobaczyć. Ja cię nie... Jestem w szoku, stary. Ja byłem już przekonany w 100%, że ta bitwa jest nie do wygrania, a tutaj takie rzeczy się zadziały, no że ja nie mogę. Ej, generalnie bo tu 12 skrzynek było. Kurczę, czy ja chcę widza tak tutaj narażać na oglądanie dwa razy tego samego? To chyba była ta skrzynka, ale nie jestem pewien. No mam nadzieję, że to była ta, proszę, bądź tą skrzynką. No tu jest masterpiece, to musiała być ta. 150 dolarów, stary, ta skrzynka tak nas uratowała. No dobra, to otwórzmy jedną taką skrzyneczkę, zobaczmy. P250, to jest chyba z tej kolekcji, tej Anubis, ale no to nie może dużo kosztować, bo jest to różowy. No jednak, okej, no na pewno lepiej niż myślałem, że będzie to kosztować. Spróbujmy jeszcze raz i... No znowu tapetka, tylko czy to jest, no teraz jest gorszy stan, to będzie to battle scare, to będzie 50. Okej, no dobra, zjedźmy sobie na jakieś skrzynki. No ta mi się tutaj na pierwszy rzut oka rzuciła, więc sobie zakręćmy, zobaczmy, 606 dolców, bajonecik, tutaj lore, trafiony, my trafiamy AWP Wildfire, zobaczmy ile to będzie kosztować, okej, stat track, więc jest to profit, jak najbardziej, podoba mi się to, ale generalnie tak jak się sypnęło, no to nie pamiętam, kiedy tak na Hellcase mi ostatnio sypnęło, stary, bardzo ładnie, bardzo ładnie, ta bitwa tutaj mi oddała. Tak mi rób, panie Hellcase. Bardzo mnie się to podobało. AK-47 Nightwish, no to jest niestety battlescare, więc będzie z 16 dolców. Nawet ten stat track to niczego nie odratował. No ciężko byłoby tak naprawdę odratować to otwarcie. Teraz zobaczymy, może tutaj Grandmaster. 75 dolców, ta skrzynia kosztuje. Jakie tu skinki mamy? No sympatyczne, sympatyczne tutaj skiny. Dostajemy Kill Confirm da USP, więc no to będzie chyba raczej profit, tak mi się wydaje. Jednak nie, okej, okay, Wellborn troszkę mniej kosztuje jednak. No generalnie to co wygraliśmy, no to tutaj tak się nieciekawiej robi, bo trochę już tutaj zaczynamy tracić, co mi się bardzo nie podoba. 32, okej, okay. Otwórzmy 4 na raz. 300 dolców, jest to otwarcie z kategorii Kroko, co tu odpierdalasz? I no jak wyszło, każdy widzi, tak? No tutaj nie ma zbędnej jakiejś filozofii. No czasami mi się odkleja, ale to chyba każdy dobrze wie, kto ogląda te filmy. No, 3 razy Guardian. No nie, ale do 3 razy sztuka, tak. Zakręcę jeszcze raz. 4 ma na raz i zobaczymy, czy to... No jakby Karambicik Tiger tu spadł, no to ja nie mogę. Taki piękny nóż. 338, był to profit. Nie spojrzałem nawet, co mi tak tutaj oddało, tak szczerze, więc troszkę tutaj mogłem jednak wykazać się mniejszą ignorancją dla dropów z tamtego otwarcia. 12 dolców minus. Spróbujmy jeszcze raz. No póki nie ma jakiejś znaczącej tutaj
takiej dużej straty, no to okej, okay, no tu ten red laminat i AWK boom 217. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Wierzę, że w tym otwarciu będzie coś złotego, stary. No. Tak blisko. No tu będzie, nie wiem, 150, 139. No właśnie, co mi się bardzo nie podoba. Zjeżdżamy na dół. Skrzynkę jedną chciałem tutaj wziąć pod lupę, ale jej nie widzę. Widzę za to drugą skrzynkę, której, kurczę, no nie miałem w planach. O, mam ją. No co to za otwarcie, stary? Znaczy, co to za opening bez skrzynki hardener? No, powiedzmy sobie to, spójrzmy prawdzie w oczy, tak? Co to jest za opening bez skrzynki hardener? Ej, ale bardzo ładnie te grafiki teraz wyglądają tych skinów. No zobaczcie, stary. Co chciałem wam pokazać? No nie pokażę wam te. O, tutaj widzicie P2000, no. No naprawdę potencjał jest, potencjał jest. Mam jeszcze sharda. Jak zdobędziecie 4 takie shardy, to możecie sobie skina za darmo odebrać, do jakiego oczywiście tego odłamka dostaliście. Kolejne otwarcie bez kosy, a jak widzę kolejne otwarcie bez kosy, to stwierdzam, że nie ma co się pierdzić w tańcu i trzeba otworzyć 10 na raz. Jest to koszt $250, więc trochę, ale mam nadzieję, że no jakiś tutaj już tam poleci. Dwa noże, ej, okej. Okay. W sumie nie wiem, czy będzie tragedia. $500! No nie, no nie ma co mówić o tragedii. Bardzo ładnie tutaj udało nam się wyjść na plus, no ale ojejku, nie, to się nie wydarzyło, stary. Oho, lipka, to jest cios poniżej pasa. No, to jest mocne tutaj uderzenie we mnie. No nie gadaj, nie wierzę. 2-5, 3-5-7, 60, nie, no panie Hellcase. Panie Hellcase, nie rób mi tego. Tak, no nie, no co, tak dzisiaj sypnęło ładnie, a ja jak zwykle odjebałem, stary. Napisz w komentarzu, Kroko, co ty odpierdalasz. No ja naprawdę nie mam tutaj innych słów na siebie dzisiaj. Ja jestem tego świadom, tak? Ja wiem, stary, co ja zrobiłem. Jestem idiotą, mam tego świadomość, tak? Najważniejsze to przyznać się do błędu. No, $8 tyle mi zostało, no. Z tego chyba już raczej nic tutaj nie ugotujemy, więc dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro. Proszę się w komentarzu nie śmiać. Dzięki za oglądanie, siemano.